Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, co my dzisiaj będziemy robić? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że pójdziemy oddać najpierw zadanie z Gryfem. Zrobiła nam się niestety burza. Tak to już czasami z tym bywa. No, na to już niestety nic nie poradzimy. Chociaż możemy się u naszego pastuszka przespać zawsze. Ja mam nadzieję, że dobrze poszłam. Tak jest, dobrze poszłam. Będziemy też dzisiaj zmierzać w stronę ołtarzu Adanosa. Cześć, Edgar. Gryf już więcej nie będzie porywał twoich owiec. Naprawdę rozprawiłeś się z nim. Doskonale. Oto twoje 200 sztuk złota. Wreszcie znowu będę mógł spać spokojnie. No i dobrze, pięknie. Ja sobie od razu pootwieram to, co trzeba. Mam bardzo dużo sakiewek z bardzo dużą ilością złota. I to nie jest w ogóle cała ilość złota, którą jeszcze będziemy mieli. Tutaj na Tamorze jest bardzo dużo miejsc do odwiedzenia. Sporo rzeczy na sprzedaż. W sumie lepszy pancerzyk by nam się przydał. Aha, to jest tytoń, ja próbuję go otworzyć. Super. Tam coś jest w ścianie. Zrobimy tak, że prześpimy się u Edgara, żeby było ładniej. Ładniejsza pogoda, jest niby 9:00. Więc spróbujmy może do południa. Dobra, wygląda na to, że jest już spokojniej. No, w sumie tak troszkę. Dobra, mamy ścieżkę do ołtarza Adanosa, więc chodźmy nią. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Tam na dole mamy plażę, wypadałoby ją sprawdzić kiedyś. Okej, tutaj jest takie jakby zejście. Aha, bo to jest w ten sposób. No dobrze. Już widzę krwiopijcę. Tam się coś dzieje na dole. Tam się ta krwiopijca chyba... No właśnie, na górze. Proszę mi to oddać. Dziękuję. Do ołtarza? Tak jest, do ołtarza. Tu zrobimy sobie zapis i lecimy. Tutaj możemy jeszcze zerknąć, czy czegoś nie ma. Jest na przykład krwiopijca i może on czegoś na przykład pilnuje dla nas jeszcze. Jakiś na przykład roślinek, bo gdzieś tutaj powinny być niedaleko goblinie jagody, więc możliwe, że są gdzieś na przykład tutaj. Tam są jakieś rośliny, na przykład po drugiej stronie. Tam jest golem. Już mi się to bardzo nie podoba. Tam są krwiopijce normalnie. Ale tutaj też coś jest. Mamy szczaw królewski. Bardzo miło. To już drugi szczaw królewski. Możemy zejść chyba. Tylko nie wiem, czy ja bym nie wolała konwencjonalną ścieżką zachodzić. Te gobliny widzę, że od czegoś oberwały. Szczególnie ten, który próbuje właśnie się do mnie dostać, to on się zaraz właśnie się spierdzieli. A ja, co ciekawe, to przeżyłam. Nie wiedziałam, że potrafię ściągnąć takiego goblina na hita. To jest nowość troszkę dla mnie. Ołtarz Adanosa. Szkoda tylko, że jeden goblin mi spadł na dół. Co to są za aha, bo to są takie robaczki, dobra. Przypomniało mi się już wszystko. Co my tutaj mamy? Otwierane muszelki, kapliczka Adanosa. Dobra, od razu te muszle, póki pamiętam, to pootwierajmy. Perełka, to nie, ale to. Nic tu nie ma. Wiadomo, nie w każdej nic coś będzie. Nic tu nie ma. Widzę, że tym razem... No nie poszło zbyt przyjemnie z tym. Dobra, to co? Sprawdzamy, myślę, co tutaj można jeszcze znaleźć. Tutaj był krwiopijca, który już... Już go nie ma. Dobranoc. I siup.
I co my tutaj mamy? Tutaj kompletnie nic. Tam są chyba te pajączki znowu. Ulokowane. No, wejdziesz tutaj czy nie? Wejdziesz, na szczęście. Tam jest golem na dole. Trzeba go rozpierdzielić, ale to będzie trochę problem. Podejrzewam. Szczególnie, kiedy on złapie na mnie trigger. Okej, mamy goblinie jagody. On właśnie złapał też trigger. Tutaj jest ten plus w tym modzie, że my tak naprawdę możemy z takim golemem walczyć bodajże z broni dystansowej. To nam niewiele da. Nie mam pojęcia, gdzie ten golem się przemieścił. I chyba nie chcę wiedzieć. Znaczy wiecie, moglibyśmy stąd w ogóle iść aktualnie i po prostu się teleportować, ale mi zależy na tym, żeby tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Ale fajnie nasz bohater biega. Boże, jak mi się to podoba. Jezu, niemożliwe to jest. Ten golem to zrobił jakąś jedną wielką rozpierduchę tutaj. Jego tutaj aż nie ma. Z wrażenia. No, spierdzielił się tam na dół. W sumie. Czy powinnam narzekać? Nie wiem, chyba nie. Ale nie, zaraz. Moment. Musimy go wyklepać, bo on mi potem wróci na swoje prawdziwe miejsce i się zrobi problem. Ponieważ my później będziemy musieli się po niego wracać, jeżeli będę chciała z niego expa. Problem jest taki, że ja nie wiem, jakby go tutaj wyklepać dobrze. On ma taką ochronę. Ała, to było głupie. Aha, dobra, zabił mnie. No to bardzo, bardzo miło. Ja myślę, że sobie chyba jednak na razie tego golema zostawimy w spokoju. Jak my stoimy? Ołtarz Adanosa. Tak, to musimy wrócić do Telema. Zamieszki, Stamler, zatopiona wieża. W sumie zatopioną wieżę moglibyśmy zrobić. Jakbyśmy się tak teleportowali na plażę, to byśmy mogli. Teleportacja na południową plażę. W sumie tutaj też są moby, na których możemy sobie expić. Więc by może wypadało. Aha. No, trochę się martwiłam, że mi zejdzie więcej. Ja mam w ogóle, no właśnie, mam 12 punktów nauki. To by wypadało na coś wydać. Bardzo by to było w sumie wskazane. Jezu, to ci przeciwnicy, to oni mi w sumie gówno mi robią. Znaczy wiecie, nie powinnam teraz tak mówić o tym. Bo ja też przecież nie bez przyczyny brałam sobie łatwy poziom trudności, prawda? No, dawaj. Widzę, że nie chcą kryty za bardzo wchodzić w kąsacza. O, myślałam, że będzie tak dłużej jeszcze umierał. Dobra. Zbieramy sobie, zbieramy. Tutaj trzeba będzie na plaży w pewnym momencie uważać, bo tutaj są takie wodne golemy, które są trochę problematyczne. Nie ukrywam, że nie. Tak jeszcze sprawdzam, bo Damian poszedł po paczkę i mam nadzieję, że nie ma żadnych problemów z odbiorem jej. Żeby się, wiecie, nie okazało, że nagle nie odbierze, bo jest na moje nazwisko, a nie na jego. Zobaczymy. Zamówiłam albumy dla babć i dla chrzestnych ze ślubu. Więc no, chciałabym, powiedzmy, już je mieć, jakby zobaczyć je, jak one wyszły ogólnie rzecz biorąc. Dobra, ładnie nam to idzie, bardzo mi się to podoba. Bardzo ładne mamy roślinki tutaj wszędzie zebrane.
Okej, to jest kąsacz. Dobra, przez chwilę się zastanawiałam, co to jest. No, ale już wiem. Kurde, może te golemy się pojawiają później tutaj? Te wodniaki? Tak je pozwólcie, że nazwiemy. Tu już się jakiś kąsacz do mnie skrada, ale może sobie jeszcze chwilę poczekać. Dobra, ja trochę przyspieszę, żeby tutaj... Aha, bo on się skrada do żarełka, a nie do mnie. No tak, ma to sensu trochę. Kurde, fajnie. Ekspowisko jedno wielkie. Bardzo lubię te klimaty. Dużo topielców. Dzień dobry. Przykro mi, ale pan nawet nie zdążył się powkurzać na mnie. No, więc przy okazji sobie sprawdzimy też tą plażę. O, tutaj jest człowiek, do którego też chciałam dotrzeć. Tak, w ogóle. Dobra, czy coś tutaj jeszcze jest? Nie. Jest tylko nasza zguba. Dość ryzykowna, pewnie od 60. Tak jest. Potem będę latać i szukać tych NPC. Witaj, witaj. Co tu robisz? Oto ja powinienem ciebie zapytać, ponieważ w ogóle cię nie znam. Na pewno nie jesteś z tej Mei, bo tam wszystkich znam. Chyba, że jesteś. Tak, chyba, że jesteś jednym z najemników orków, których pełno na wyspie. Co za bzdury. Spójrz na mnie. Czy wyglądam na najemnika orków? Nee. Siehst eher wie einer von der königlichen Marine aus. Woher kommst du denn eigentlich? Z królewskiego okrętu wojennego Albatros. A ty kim jesteś? Nazywam się Ambrosius. A teraz zostaw mnie w spokoju. Nie mam czasu na gadanie, muszę coś dokończyć. Aha, nie mogę z nim pogadać? Poważnie? A mi się wydawało, że mogę mu pomóc. No to szkoda, bo byłam pewna, że się uda. Ale to nic, nic straconego. W sensie to ja się po prostu zajmę innymi rzeczami. No i pięknie. Wiecie, ja sobie po prostu tutaj rzeczy pozbieram i będzie dobrze. Ale później powinniśmy być w stanie mu pomóc, więc... Chociaż tyle. Dobra, tutaj zostawiłam trochę topielczyków, więc... Wróćmy sobie po nie. No, topielcu. Bo ja nie mam całego dnia dla ciebie. Okej, ładnie. Dzisiaj troszeczkę ekspienia. Ostatnio trochę mniej zadań, trochę mniej fabuły. Ale będzie i taki moment, że będziemy robić naraz i fabułę, i ekspionko. W sumie już niedługo taki moment powinien nastąpić, jak będziemy się tymi kopalniami zajmować i tymi najemnikami orków. Przyda nam się lepsza zbroja, to akurat jestem tego pewna. Tak naprawdę to by się przydały i nawet dwie. Bo jedna zbroja jest typowo na ochronę właśnie przed, jakby, golemami. No, dziabnę cię wreszcie kiedyś. No i przypomniało mi się też, że miałam sobie dokupić jakieś tam miksturki, no nie? I tego typu sprawy. Niedobrze, bo trochę o tym zapomniałam. Tu jest też dużo właśnie przeciwników w tym rejonie. Ale powiem wam, że warto będzie teraz to powybijać. Bo nam się przydadzą punkty. Ja muszę próg punktowy przebić do zręczności i potem do siły. W sumie zaraz zobaczycie, że to już są nam znane w miarę tereny. Miałam iść po ten zatopiony ten, nie? Siema, kąsaczu. No, miałam iść po ten zatopiony.
Jejku, jak to się nazywa? No, po tą wieżę zatopioną. Topielcu się uspokój. No i tutaj już mamy w sumie znany teren w miarę. Dobra, wolałabym jedną jaszczurkę. Aha, no i nie przyszła żadna. Super. To naprawdę świetnie. Dobra, to już wolę mieć nawet i trzy na głowie. Albo i nie. Widzę, że bardzo jaszczurki nie lubią obrażeń krytycznych. Ojejku, ten obrót się kompletnie nie nadaje na te jaszczurki. Dobra. Ładnie poszło, ale niestety mi się trochę oberwało. No i tutaj już w sumie byliśmy, więc to już są znane takie tereny, gdzie tylko przyszłam tak dla formalności. Tutaj jest też droga do kopalni, jednej z trzech. Więc myślę, że będziemy tutaj buszować w kolejnych odcinkach. Chociaż tutaj jest akurat kopalnia, do której jest problem się dostać, bo właśnie ona ma to zawalone wejście i tam trzeba od góry wejść, a tam na górze mieszka pan cieniostwór. No i to jest ten problem nasz. Dobra, tutaj wszystko wybite, tam jest coś. Tu został jakiś pojedynczy topielec. Tutaj też jest właśnie taka jakby jaskinka, czy coś w tym stylu. Tutaj już nam się tereny będą w sumie powtarzały. Nawet wam mogę pokazać na mapie, że właśnie tutaj jak pójdziemy do góry, to w sumie trafimy do myśliwych. Czy tędy się dało tutaj wejść? Bo nie pamiętam. Tak jest, dało się. To nie wiem, czy to tędy będziemy szli, czy inną drogą, ale na razie wejdziemy sobie tu. Tu też jest fajne miejsce do zwiedzania. Ten topielec, co dziwne, dopiero zaczął mnie atakować, jak już mu kumpla zabiłam. Słabe to było troszkę przedstawienie. Właśnie tam są pajączki na dole, takie pierdołki. Tam kiedyś pójdziemy normalnie. To jest tak jakby przejście przez... jakby na drugą część właśnie tego śródziemia, można tak chyba powiedzieć. Tutaj da się inną drogą też dostać. Przez chwilę myślałam, że nowy poziom dostałam, ale jeszcze nie. Jeszcze za wcześnie na takie rzeczy jak nowy poziom. Co ja bym chciała dostać? To za dużo. Dobra, tam coś w wodzie się kąpie. Tutaj później się golem pojawia, więc mam nadzieję, że to nie jest golem. A, kąsacz się tutaj kąpie. Jak tam? Kręciołek. Szedł nieźle, nie? Dobra, ładnie. Kurde, klepiemy to wszystko, co tutaj żyje. W sumie tutaj też chciałam się dostać właśnie. No. Ten kąsacz chyba zaraz do mnie przyjdzie. Do mnie może nie, ale pojedzonko się skrada do starego kamiennego kręgu. Trzeba będzie się tam też udać, ale myślę, że później. Dużo później. Na razie powinniśmy w ogóle stąd iść. Nie powinnam tutaj łazić, bo to będzie nas dotyczyło, jak będziemy robić Stamlera. A do Stamlera to nam daleko. Tutaj już są te golemy? Nie ma ich jeszcze. Wiecie, ja tutaj przyszłam, ponieważ mi zależy teraz głównie, żeby się dostać do tej zatopionej wieży. Bo chcę wam pokazać, gdzie ona jest,
I co tam można znaleźć? Pięknie, mamy kolejny poziom. Zarąbiście to się prezentuje. Miło bardzo. Super, panie topielec. Do widzenia, panie topielec. Kurde, 90 za takiego jednego topielca, a to jest przyjemność takiego pokonać w sumie. Jesteśmy tak naprawdę też przy tej zatopionej wieży. Nie mamy daleko, że tak powiem. Mamy bardzo przyjemną pozycję. Dobra, jeszcze się przejdziemy tutaj brzegiem, bo na pewno są jakieś znajdźki typu otwierane właśnie muszle. No i co? I wydaje mi się, że teraz już możemy sobie zaraz zanurkować. Nawet tą wieżę to już chyba widać. W sensie, jak zrobimy tak, to na pewno będzie ją widać. Ona tam trochę głębiej jest. Powinna być przynajmniej. O, tam jest. Dobra, czyli trochę się pierdzieliłam. Wydawało mi się, że jest trochę bliżej. Tam można ją zobaczyć. O, widzicie? Tutaj też jest taka boczna plaża. Mostek. Kurde, powiem wam, że duża jest ta wysepka, tylko ona się wydaje taka w miarę okej, w miarę mała, ale w sumie jest duża. Jakbym tak miała sobie pomyśleć, to w sumie jest duża. Mam nadzieję, że lokatorek nam normalnie wyłapie rzeczy z tej wieży. Dobra, zrobimy stałego save'a takiego, bo nie mogę innego jakby zrobić. Dobra, wyłapuje nam, tylko troszeczkę sobie źle przynurkowałam. Więc zbieramy te wszystkie kosztowności. Mamy to, ładnie. Nie wiem, czy to jest wszystko? Ale wydaje mi się, że chyba tak. Chyba wszystko to już będzie. Zatopiona wieża. Nie wiem. Możemy jeszcze przynurkować trochę. Tylko żeby tutaj, wiecie, nie zginąć przez przypadek. Możliwe, że wyłowiłam coś, co mi tutaj pomoże, wiecie, sprawdzić jakby rzeczy. Bardzo to jest możliwe. Że coś odkrywczego po prostu żeśmy wyłowili. W ogóle robi się już wieczór, więc wypadałoby stąd spadać. Miałam się zastanawiać, czy tutaj coś żyje, ale widzę, że nie za bardzo. Dobra, łupy. Sakiewka pełna złota. Srebrny świecznik, szkatułka, ciężka sakiewka. Mamy zatopiona wieża, wpis. Sakiewka. Sakiewka. To jest tytoń, te naczynia, złotka, podwójny tytoń. O, ja mam jeszcze te muszelki. Nic tu nie ma. Także otwieramy na szybciocha. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Będziemy chyba spadać do Telema, żeby mu powiedzieć, że nam się udało. Nic tu nie ma. Że nam się udało ogarnąć kwestię ołtarza. Teleportacja do zamku. Telem jest u siebie na górze. Cześć Janus, coś mogę ci powiedzieć? Aha, os tam leży. To ja nie chcę na razie. Nie chcę na Stamlera, przyjdzie czas później. W ogóle tam są rzeczy. Aha, bo tam jest ta biblioteka. Jakby, znaczy się to takie zejście tam w czwartym rozdziale można się dostać. Dopiero. Więc na razie nas to nie obchodzi. No i co, sprawdziłeś kapliczkę? Tak. I wyjaśniłem, w czym tkwił problem. I co było problemem?
Gobliny szkielety. Co? Gobliny szkielety. Skąd się tam wzięły? Nie mam pojęcia. Z pewnością ktoś je przywołał. Prawdopodobnie to sprawka najemników orków. Zapewne chcieli uniemożliwić mieszkańcom wyspy, aby mogli powracać do zdrowia przy kapliczce. Być może. Tak czy inaczej, rozprawiłem się ze szkieletami, więc znów można odwiedzać kapliczkę. I bardzo dobrze. Oto obiecana nagroda. No i super, Telem. To wszystko? No tak, wygląda na to, że to wszystko. Co teraz? Dobra, trochę nam się lista zadań zmniejszyła znowu. Pierścień szybkości to na razie zamknięty, kopalnie, kopacze potrzebni to później dopiero. Kopalnia rudy, soli, srebra. Zamieszki na Tamorze. Najemnicy. No trzeba by było zapolować na najemników, orków i udać się do kopalni. Czy dzisiaj idziemy do pierwszej kopalni? No nie wiem, nie jestem przekonana. U myśliwych jeszcze muszę się trochę nauczyć wydobycia. W sumie też dlatego chyba trzymałam te punkty, ale też chciałam poprzeskakiwać progi. Wiecie co? Udajmy się może na statek. Nasz. To będzie chyba najbezpieczniejsze, co możemy zrobić na razie. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo tam mamy nauczycieli. Jakby trofea trofeami. Ale przeskakiwanie progów przeskakiwaniem progów. Niech żyje król! Więc chodźmy do tutaj Halvara. I sobie przeskoczymy próg do zręczności. Słyszę o tym. Czy ja coś do zręczności noszę? Jakiś pierścień albo coś? Pierścień siły i zręczności. Zdrowia i siły. To zdejmiemy wszystkie te rzeczy dodatkowe. Paska żadnego nie mam. Mam własne. To mi daje 51... Aha, zręczności. To ja... Znaczy się w sumie, jakbym się postarała, to bym przeskoczyła próg. Tylko, że ja nie wiem, czy ja chcę, powiem wam. Bo tej zręczności jest dużo więcej w tej grze niż siły, więc wypadałoby się pouczyć jej trochę mniej. Chociaż chyba jest podobnie. Nie no, dobra, trzeba przeskoczyć ten próg, żeby to miało sens. Ale może byśmy sobie dali... Chociaż ma być fajna broń pod zręczność niby. Więc dajmy sobie w zręczność dychę. To tylko gadanie. W sensie piątaka. Dobrze. Teraz jak założymy pierścionek, to będziemy mieli akurat 60. Bo tak to bym musiała zrobić to inaczej, ale to nam nic nie da. I bym sobie dała może w siłę tą dyszkę. Też piątak. To tylko i nam zostały teraz dwa punkty nauki. I teraz jesteśmy na równym poziomie, jeżeli ja sobie założę ten amulet do siły. I pierścionek władzy. No, to mi się bardzo podoba, że ładnie to tak właśnie rozwijam. To co, może od razu się prześpimy tutaj na pokładzie. Chyba to będzie dobry pomysł. Tak, 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 dolny pokład otwarty, ale ja nie potrzebuję z niego korzystać. Więc, wiecie co, do świtu od razu. Wynocha z mojego łóżka! Do świtu. Teraz też pójdziemy od razu poszukać Gernota, żebym nie wywalił. Stąd. Gernot. Gernot ma spanko w innej części. Bo on jeszcze śpi. Knut coś nagle posmutniał. Przypadkiem nie masz z tym coś wspólnego? Niby tak. Sądzę, od tej pory zostawi wszystkich w spokoju. O, to dobre wieści. Choć nie czułem przed nim lęku, to jego wybryki bardzo mnie drażniły. Okej, mordo, dziękuję bardzo, trochę mi przeszkodziłeś. Kwatery paladynów, gdzie oni spali? Tutaj? Tak jest. Gdzie jest nasz Gernot? Tu jest. Dobra, mordo, wywal mnie. Dobrze. Dobrze, dzięki. Haha. No, tepnie mnie. Dziękuję. Żółwik. Co my dalej robimy? 15 minut mamy jeszcze na odcinku. Może 25 maksymalnie. Kopacze, kopalnie, najemnicy. Wiecie co? Możemy sobie odtorować jeszcze drogę do kopalni. Do miasta się tepniemy. Ile ja mam funduszy? 4000. Aha, bo oni jeszcze śpią, lol. Słabo. Dobra, to tam na razie pies. Możemy się tutaj poprzebijać.
Nie pamiętam, ile trzeba, żeby się nauczyć wyciągać płytki z pancerzy pełzaczy, więc na razie nie będziemy tego może sprawdzać. Przejdziemy się w stronę kopalni soli. Tylko nie będziemy do niej wchodzić, bo tam są właśnie te pełzacze. Tylko się przejdziemy na razie tutaj, żeby sobie odtorować drogę pomału. Troszkę też expa, żeby weszło nam. Tutaj tych wilków było właśnie w tym lesie całkiem dużo. Dobra, jednak tutaj na wilki trzeba standardowo te ciosy wykonywać. Powiem wam, że trochę ciężko się walczy tarczą, ale myślę, że też będzie lepiej, jak będziemy mieli więcej procent w walce bronią jednoręczną. Typu jak nam się na przykład zmieni właśnie styl walki. To myślę, że wtedy może być jeszcze przyjemniej. Wiecie, tu nie ma jakichś groźnych przeciwników bardzo. Tutaj są dosłownie podstawowi przeciwnicy. Wilki i tym podobne. Tutaj nawet jest ta strzałeczka, jakbyśmy się zgubili. Czy wejdziemy do kopalni soli? Nie, nie wejdziemy do kopalni soli. Mogę wam powiedzieć, że nie. Jak tak sobie myślę, to dochodzę do wniosku, że lepiej nie wchodzić. Właśnie tu jest dużo bardzo krwiopijc. Niedobrze, bo właśnie one mnie zatruwają. Ja sobie miksturę nie ogarnęłam. To jest ten minus tego właśnie. Łażenia tutaj. O nie. No już pies, dobra. Przynajmniej mamy to zabite. Tutaj się chyba zejść nie da tak fajnie, przyjemnie. Chociaż tam widać przeciwników na dole, ale to nie do końca są przeciwnicy, którzy nas chwilowo interesują. Tu już jest zresztą wejście do tej kopalni. Spróbujmy zestrzelić jak najwięcej. Błagam się, trafiaj, gościu. Serio. A no serio. Wiecie co, to jest ten moment, kiedy ja zacznę korzystać jednak z tych zwojów chyba do leczenia. Trzeba będzie sobie je porobić. Ja już dawno powinnam z tego korzystać, bo właśnie ja mam akurat tyle HP, że powinnam. Dobra, tam mamy kopalnię. Na razie do kopalni nie wchodzę. Myślę, że zajmiemy się kopalnią w kolejnym odcinku. Na razie bym się przeszła tutaj. Pięć drzewa. Tutaj jest obóz i tutaj powinni być... No właśnie, wrogowie. Najemnicy orków konkretniej do wybicia. Tylko, że bym wolała do nich iść chyba od innej strony. Tutaj też bardzo dużo komarów. No błagam cię, trafiaj! No właśnie, najemnik orków. I dużo komarów. Aha. Ty ścierwojadzie. Ej, to są te ścierwojady, co mnie chyba tak kiedyś zażarły. No nie? Mieliśmy z nimi trochę kłopotów. Proszę tego... Dobra. Jestem jak na razie usatysfakcjonowana tym, jak mi tutaj idzie. Nie pamiętam w ogóle tej ścieżki.
tam coś jest jeszcze. Na razie bym weszła tędy, bo nie pamiętam kompletnie, co tutaj jest. W ogóle, czy cokolwiek tutaj jest. Nie, nie ma tutaj kompletnie niczego. No dobra, może później tutaj coś będzie, ale wątpię. Tu były ścierwojady, one mnie ostatnio zadziobały. Bo to były chyba te. No, więc ja sobie je wyciągnę tym razem pojedynczo. Jak dobrze pójdzie, to się tymi najemnikami orków zajmiemy. Bo wydaje mi się, że powinniśmy dać radę sobie z nimi. Jeszcze by się przydało właśnie do myśliwych zajrzeć na chwilkę chociaż. Wiecie, żeby się upewnić w sprawie, ile potrzebuje punktów na tę naukę tego wszystkiego. Dobra, są oba. Dwa ścierwojady to nie jest problem. Dzień dobry. Wiecie, po prostu wtedy mi jakoś kryty nie chciały w nie wchodzić. W sumie tak jak teraz trochę. No. Mamy widzę tą samą sytuację co ostatnio. Że mi zjechały pół HP, bo nie wchodzi krycik. Okej, tutaj już powinno być chyba czysto w tym lesie, po tej stronie. Wydaje mi się, że tutaj już nic nie ma. Tu jeszcze został pojedynczy ścierwojad. Tam ewentualnie chyba jeszcze jeden. No, są tam ścierwojady. Kurde, ładnie nam to idzie. Jak ja się cieszę, naprawdę. To kurczę, nie ma przebacz. W ogóle nie wiem, jak ja poszłam, że ja aż ominęłam znowu z powrotem tych myśliwych. Tam jest coś w dole do zabijania. Nie wiem, jak to działa. No, chodź tu. Właśnie powiem wam, że tutaj jest się bardzo łatwo zgubić, bo tutaj się chodzi po prostu w kółko. I dalej się jest w jakimś nowym miejscu. Dobra, ładnie z tym ścierwojadem poszło. O, dzień dobry. Pan krytoszczur. No i nie wiem, gdzie ja teraz jestem w sumie. O, goblin jagody. Mi się wydaje, że już mamy nawet większość tych roślin, które można w ogóle w tej grze znaleźć. Tutaj. Aha, bo ja widzisz, cię znowu obeszłam tych myśliwych. To ciekawe. No nie wiem, jak to działa. No, bo nie chcę tam podejść zbyt blisko. Zaznacza mi kogoś? Tak, najemnika orków. Czy ja już chcę się z nimi lać teraz? Czy ja mam wystarczającą liczbę bełtów? Czy ja mam wystarczającą liczbę mikstur? Bełtów mam sporo, 156. Tylko co mi to da? Nie mam pojęcia. Co się tu u diabła dzieje? Nie wiem, jak oni są bardzo silni. Teraz cię załatwię. No nie wiem, trzeba byłoby ich jakoś tutaj też przybagować, nie? Dobra, ten jest słabeuszem. Nie widzę, żeby był z jakiś z nim problem. Tu możemy zrobić sobie zapis. Tamten się baguje w tym, w namiocie. Ale ja go mogę za to trafić, znaczy już nie mogę. Ale dostał ode mnie dobrego hita. Co ty, kuźwa, gościu, robisz?
Dawaj. Ojejku, panowie, widzę, tutaj się nieźle zbagowali nam. O nie! Ci są mocniejsi. Tyle na ten temat. Dobra, ale to było bardzo mądre w sumie z mojej strony, że tak zrobiłam. Znaczy, możliwe jest, że oni ci teraz trochę odbagowali. Ten chyba idzie mi wpierdzielić. No. Dobra, tamten się trochę przybagował. Tamci też widzę, że mają niezłe bajlando. Aha, ten mi też próbuje przypierdzielić z kuszy. Znaczy z łuku. Aha, tam inny jakiś dostał w namiocie. Gorzej, że ja zaraz też zginę, podejrzewam. To już koniec! Jak nie będę umiała strzelać, to tak, zginę. Nie wiem, czy to dobry pomysł tak wychodzić daleko tutaj. Ja chyba nie nadążam, co oni robią. Strzelaj! Gościu! Nie! Odczep się! Ej, kurde, dobra. To było dobre, ale nie wyszło. Ja nie wiem, czy ja mam wyciągnąć broń, czy ja mam czekać i... z łukiem. Ktoś tu idzie do mnie, wpierdziel. Musisz puścić. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tutaj, tak. Ale nie na namiot, proszę cię. W sumie to jest moja szansa. Jak mam taką manianę... No jasne. No tak, no przecież! Są w namiocie, to jest git, ale już nie są, to już jest nie git. O Jezu, no przyjdzie któryś? Jeden, poproszę jednego. Tak, nawet ty możesz przyjść. Ktokolwiek. Znam swoje szczęście. No dawaj. Strzelaj. Ale weź nie tańcz w koło namiotu. Proszę kolejnego śmiałka. Do zaznaczenia. Bardzo miło. O, nawet ty możesz przyjść, stary. Tak. Ładnie, jeszcze cios. Wyjdź z tego namiotu, mordo. Błagam cię. Oj, klapson, halo, no proszę wyjść. Czekam, panowie. O, ten może zaraz wylezie. Może mu się uda. O, widzę, że on tam lawiruje. Chyba jednak mu się nie uda. Może zejdziemy na dół. Co się stanie, jeżeli ja będę chciała ich bić przez namiot? Nic się nie stanie, nie mogę ich zranić. A szkoda. No Jezus, panowie, no, proszę was. O Jezusie. Bigo, proszę cię, no masz go 300 metrów od siebie. Znaczy się 30. Nie mogę zapisać rozgrywki? Jak nie mogę, jak mogę? Co mnie kłamiesz, gro? Nie, zostaw mnie. Dam radę.
F10 robię. Szybko się wyleczę czymś. No nie jest to zbyt wiele, ale coś tam jednak jest. Proszę mi to oddać. Tam powinni zostać chyba tylko dwaj. Z czego właśnie jeden ma praktycznie 0 HP. No i pięknie. Ja już wiem, że to będzie wygranko. Udało się. Coś tutaj w środku? Nie, ale macie bardzo dużo towarów do jedzenia. Głównie surowego mięsa, ale jednak. Tu nawet jakiś mieszek. Pas ochrony. A co to za pas ochrony? Zaraz zobaczymy. O, patrzcie, nawet już burza przestała się tutaj, no, dziać. Co to za pasek ochrony? Ja nie mam żadnego paska ochrony. Ochrona przed obrażeniami ciętymi i obuchowymi. Ej, no brzmi naprawdę spoko. No i dobra, i teraz wydaje mi się, że ten las już jest pusty całkowicie. Nie wiem, czy cokolwiek tutaj jest chwilowo, aktualnie teraz. Chyba nie. No, z wyjątkiem tych pszczółek. Dobra, panowie. Cześć, Hans. A gdzie masz kumpla? Aha, obok. Dobra. Potrzebuję się dowiedzieć, ile potrzebuje... A no tak, jeszcze garbowanie. Polować. Pazury, żądła, zęby, skradanie się. Okej, czyli nie ma płytek pancerzy. Ale możemy się żądełek za dwa nauczyć. Myślę, że możemy. Aby szybciej usunąć żądło, najpierw trzeba je wycisnąć. Dzięki, mordo. Co wiesz o najemnikach orków? O najemnikach orków. Wiem, że mają 3 duże obozy. Mają tak jakby kwaterę. Ci dranie zbudowali ją w naszym myśliwskim domku. Z tego powodu musimy teraz nocować w lesie. Mam nadzieję, że choć tu najemnicy zostawią nas w spokoju. Ich następny obóz jest ukryty głęboko w lesie, a mianowicie w kierunku kopalni soli. Trzeci obóz mają przy kopalni rudy. Znajduje się w górach, które prowadzą do starej osady rybackiej. Ale prócz tych obozów są jeszcze nieduże grupy, które kręcą się tu i tam. Przynajmniej wiem, że 2 najemników siedzi przy ognisku przed miastem. A 2 grupa znajduje się na małej górze, które leży między miastem i naszym obozem. To ta góra, gdzie jest jaskinia, w której przebywa Igor. Nie przegapisz, jeśli choć trochę znasz teren. Zapewne są jeszcze inne grupy, ale ja nie znam ich kryjówek. Dobra, dzięki wielkie. No tak, no prawda jest taka, że tutaj właśnie z Igorem to jeszcze bym zamierzała iść, ale wrócimy sobie do miasta, bo potrzebujemy kupić nowy ekwipunek do miasta. Na pewno jakieś mikstury się przydadzą. Ewentualnie jakaś, jak my stoimy z tymi bełtami, bo z ich sporo skorzystałam, 125. Wybierz sobie. Jeszcze na szybko sobie przejrzymy. Aha, on ma bronię, tak, łuki. Ma skórzany pasek. Mapa Tamory. Ja bym sobie kupiła tę mapę, bo ona trochę inaczej działa niż tamta. Muszę mu sprzedać sporo rzeczy. Ale ty masz zbroję, Lars. Ty masz zbroję. Kup pancerz. Zbroja z pancerzy pełzaczy albo łowcy golemów. Z pancerzy kupujemy zbroję. Ale zanim kupię, to chcę wam pokazać obie, więc zrobimy zapis i będziemy wczytywać. Najpierw kupimy ten pancerz łowcy golemów. Chcę kupić pancerz. I wam pokażę teraz. On jest naprawdę fajny właśnie na golemy. On by nam się nawet przydał, a nie kosztuje wcale dużo. To jest taki pancerzyk. Ale ma ochronę przed obuchami aż 70. Całkiem fajna zbroja. Ale my sobie kupimy z płytek. Kup pancerz. Zbroja z pełzaczy. Chcę kupić pancerz. I teraz możemy go założyć i będziemy sobie w nim teraz chodzić tutaj po wyspie. To jest duży boost w naszą ochronę, więc tutaj akurat się... No, byłoby dobrze. A kto sprzedaje mikstury? Ty sprzedajesz mikstury też? Nie. Bełty, jakieś pierścionki. Mikstury to pewnie sprzedaje tutaj gościu. Karl. A jak nie, to nie wiem kto. Ma mikstury. Myślę, że sobie kupimy wszystkie od niego.
Przez to nie mam już w ogóle pieniążków, ale jeszcze możemy sprzedać parę spraw. Ruben, Helena, muszę coś komuś oddać, powiedzieć? Chyba nie. Chyba stoimy na czysto z wszystkim w miarę. Więc wydaje mi się, moi drodzy, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. W kolejnym spróbujemy sobie wejść do jednej z kopalń. Wydaje mi się, że kopalnia soli będzie tutaj odpowiednia. Tam są tylko parę pełzaczy i trochę golemów, ale jest ich dużo mniej niż w kopalni bodajże srebra. Także zobaczymy, jak to będzie. No i co? I to wszystko. Trzymajcie się i cześć!